Mamy którą godzinę teraz? 10:11. Chodźcie, kicie. Przejdziemy się jeszcze tutaj. To już będzie trzeci odcinek filmiku 20-minutowego ze spaceru. Ale teraz chcę kotki wyciągnąć tutaj na ten teren, który był kiedyś cmentarzem, chyba ewangelickim, może i nie tylko, jak tutaj był za Niemców w latach 1898 do 1940 szpital dla psychicznie i nerwowo chorych. To tutaj chowano tych pacjentów. A to był szpital na 1250 osób. I co jeszcze najciekawsze, że tam na końcu jest taki budynek, obecnie są tam warsztaty terapii zajęciowej. Tam było prosektorium. I tam był piec, w którym palono zwłoki też. Także widzicie, Oświęcim, te inne piece krematoryjne, a Niemcy już mieli doświadczenie. Kiedy? Jak budynek powstał w 1898, ta droga też brukowa, nie chcą nam asfaltować, bo to podobno zabytek. Bruk, droga, to już ten czas piec taki do palenia zwłok był wybudowany. Tam komina nie ma, tylko został ten otwór z komina, niezabezpieczony. Jak tutaj powstał DPS, to jeden z mieszkańców zaginął. Z tego, co mówiła nasza pani kierownik, a zarazem radna, szukali go. I podobno znaleźli go dopiero na drugi dzień. On przelazł tam za płot i wpadł do tego otworu po kominie. Dopiero jak szukali, tam zaczął coś tam nawoływać i go tam znaleźli w tym kominie, upaćkany, ubrudzony, na czarno, w tłustym. No bo jak ludzi się pali, no to jest tam woda i jest tłuszcz. I on w tym tłuszczu usmarowany, w tłuszczu ludzkim. Dopiero go tam wyciągnęli. No, także tam był piec, prosektorium, krematorium. A tutaj był ten cmentarz, brama wjazdowa to jest tam dalej, na samym rogu. Zostały tylko jeszcze słupy. I tu jak jednostka wojskowa była, to tu była jeszcze kaplica. Normalnie budynek kaplicy. Tylko że ja nigdzie już nie znalazłem i inni też szukałem, jak ona wyglądała. Nie zachowały się zdjęcia. Była kaplica i chyba też prosektorium. Dwa budynki. Jeden z żołnierzy, który się niedawno odezwał, on powiada, że on miał tu służbę nawet. W tej kaplicy, bo z tej kaplicy zrobili magazyn. Kicie, kicie. I w tym magazynie były beczki z jakimiś smarami. Mieli przycisk, alarm, mogli w razie tego nacisnąć, także tam później w jednostce się odzywało, jakby się coś działo. O, tu zaraz zobaczycie, jakie tuje ładne. Widać, że tu coś było. Chodź, kicie, kicie! Kicie, chodź! Kiciulka, chodź! Chodź, dam ci jednego kotka! Chcesz kotka?
Będziesz miała na spacery, zobacz. Widzisz, ja mam 5 kotków na spacerze. Chodź. Ale jaki ładny piesek. Ale moje kotki by się z nim bawiły. Kicie, kicie, chodźcie. Wypłoszyły się. Pochowały się. Chodźcie, kicie. No i zobaczcie, jakie te tuje. Tak chyba się nazywają te drzewa. Ładne. I widać, że tutaj coś było. Równo posadzone są. O. Czyli tu była jakaś aleja. No i tu są tylko te fundamenty. No i gdzieś 2 lata temu taki przedsiębiorca miejski z Szebiatowa, mający firmę. Kicia, kicia, chodź! Chodź, Zyzio! Julcia! Kicia! Który tam jeszcze mi został? Chińczyk, jest kapitan Żbik. Kapitan Żbik, kicia, chodź! Chodź, kiciulku! Chodź, kicia, kicia! Chodź! Wypłoszyły się. Pieszczuch gdzieś tam uciekł. Chodź, kicia, chodź! Chodź, kapitan Żbik! Chodź! O, miał czy ten. Z kolei pieszczoch! Chodź, kicia! Pieszczoch, tutaj! Porozlatywały mi się koty. Kochani. O, tu jakaś lalka. Głowa. Chodź, kapitan Żbik, kicia! Pieszczoch tu idzie. Czarny. Chodź, kicia! Nie bój się, chodź, tu jestem. No, chodź. Chodź, kiciulek, chodź. No. Chodź, kic. O, leci. Zamiałczałem, to zaraz ogon w górę. O, i jest kapitan Żbik. No tak, wracając do tego przedsiębiorcy. No postanowił uporządkować. Pozbierał te płyty nagrobne. Tutaj, jakie odnalazł. No i ustawił je w jednym miejscu. I takie coś się nazywa lapidarium. Lapidarium. Ja już tu kiedyś byłem z kotkami. Też filmik robiłem. O, zobaczcie, nawet ktoś znicz zapalił. Są nawet tutaj napisy hebrajskie. Tutaj to nie. Te hebrajskie to gdzie tu ja widziałem? Jeszcze tam pokażę. O, zobaczcie. Tu mamy napis niemiecki. Widzicie? Tutaj gdzieś jest w języku hebrajskim. Chyba tutaj. Tu. Jeszcze gdzieś. O, jest. Utknęło. Nie mogę wyciągnąć. Dobra. O, kapitan Żbikę. Ładnie. Żeś usiadł. O, proszę. No, o, pieszo, bo cię pacnie. Tu mamy napis też. Niemiecki. Tutaj chyba w ten sposób. No, kochani. Pani Krysia z Niemiec, pani czyta. Co tu pisze? Ich habe dich. Dalej coś je. Mir. Ge. Kurczę. No coś tam pisze. Ten gotyckie pismo niemieckie.
Tu mamy też 1865, 1924. Tutaj mam, o jak ładnie pieszczok siedzi, nie? Oj. Chińczyk usiadł, kapitan Żbik. To za każdym razem muszę powiedzieć wam, że jak przyjdę, to koty wskakują na te nagrobki, jak pomniki. O, Zyzio też. Zyzio też. No ale tak wracając do tej kapliczki, zobaczcie, tutaj fundamenty są. O, widać fundament tutaj. I pomyślcie sobie, tu była jednostka wojskowa do 1989-90 i to stało. A mamy teraz 2021, czyli minęło 30-31 lat i zobaczcie, nie ma nic. Nic, drzewa. Ten cały teren to był cmentarz, groby. Były płyty. Nie oszczędzono nic. Tutaj przyjeżdżają Niemcy, którzy tutaj pracowali. Ostatnio był jakiś siostrzeniec pielęgniarki niemieckiej. Dyrektor pozwolił. Był tam, skontaktowano ze mną, bo ja tu filmiki robiłem. Ten cmentarz też jest cały sfilmowany, jest filmik, można go zobaczyć na YouTube. Miał tam aparat, próbował zdjęcia robić na terenie DPS-u tych budynków. No do mu powiedziałem, że... A była tłumaczka. Taka Niemka chyba, czy Polka, biegle po niemiecku. No to ja mówiłem, że nie musi zdjęć robić, dlatego że ja to wszystko zrobiłem, zdjęcia są. Podałem stronę internetową i że tam sobie może zobaczyć to wszystko. No a tutaj jakiś worek. Czyżby tam jakieś zwłoki były? Nie daj Boże. Co tu jest? Nic nie ma. Już myślałem, że jakiś tutaj. Ale tutaj zobaczcie, poryte. Bo tutaj chodzą ci z wykrywaczami metalu i szukają. Ale tak wracając do tej pielęgniarki, no to ta pielęgniarka, to ona się uratowała, że tak powiem. A dlaczego tak mówię? Bo Rosjanie jak tu weszli, a tu był szpital dla żołnierzy Wehrmachtu chyba, z frontu wschodniego. A jak to się stało, że tu był szpital dla psychicznie nerwowych chorych, a później szpital wojskowy? Po prostu w 1939-1940 roku Niemcy rozwiązali problem chorych psychicznie, po prostu zlikwidowali wszystkich. I tutaj też, ja tam w internecie patrzyłem, znalazłem, to tam po 15-20 osób transporty były, wywozili na różne strony stąd, do lasu, rozstrzeliwali samochodami, tymi gazowali spalinami, zastrzyki z fenolu i 39-40 opróżnili, zlikwidowali wszystkich i przekazali to później na szpital. I takich ośrodków było w
Niemczech 6. 3 po tej stronie Odry, po prawej, 3 po lewej. To to później zlikwidowali, przekazali Wehrmacht, Gestapo, SS. A tutaj był szpital. No i w 1945 roku Niemcy wkroczyli. To ewakuowali tych rannych. Nie zdążyli, bo dwa składy pociągów z rannymi stały na dworcu w Trzebiatowie. I podobno od strony koło brzegu wjechały dwa czołgi. Zobaczyły, że transport wojskowy stoi pod parą. No to z dział tych czołgowych rozwalili te składy z tymi rannymi. Podobno burmistrz Trzebiatowa niemiecki, jak zobaczył, to popełnił samobójstwo. Jakiś Żyd ukrywający się przez całą wojnę wyleciał witać czerwonoarmistów. No to go skosili. Także tak go przywitali. No a tutaj były jeszcze te siostry. No to ci żołnierze pijacy po pijanemu. Tych 5 sióstr tam gwałcili, historię z butelkami i tak dalej. Także zamordowali po gwałtach. No ale później sami Rosjanie zrobili z tymi żołnierzami, którzy się dopuścili tych gwałtów i morderstw, że tych 4 wojskowych ruskich rozstrzelali i są pochowani za oddziałem numer 2, tam za płotem 15 metrów, tam są groby. Dwa są rozbebeszone, jeden tam, to nawet te cokoły dookoła są rozwalone. Inny w środku był z kolei kopany w środku tego grobu. Po prostu szukali może jakichś tam elementów umundurowania ruskiego. Ja te groby zgłaszałem do konsulatu w Szczecinie, do ambasady rosyjskiej w Warszawie, że są tu groby czerwonoarmistów, do burmistrza naszego. Nie było odpowiedzi żadnej. Tak samo jak nie było odpowiedzi do gminy mniejszości narodowej żydowskiej w Szczecinie, że tutaj są te tablice, że tutaj pochowani, wygląda, że pacjenci narodowości żydowskiej. Tak, tak. Dostałem telefon, czy ta rozmowa była telefoniczna. Tak, no, dziękujemy za informację. Odezwiemy się w odpowiednim czasie. Tak się odezwali, że do tej pory cisza. No to nic, nie będę sobie głowy zawracał. Ja tam wykazałem, pokazałem, poinformowałem, a resztę to już niech się inni martwią. No i zobaczcie, jak kotki ładnie, jak im pasuje to drzewo. Oj, kapitan Żbik i Julcia, Zyzio, Chińczyk, Pieszczoch tam na końcu.